skończyły się wakacje 2012 roku. Jak na rynku nieruchomości odbiła się pogłoska o deregulacji? Ciekawa historia, bo w okresie ostatnich tygodni, czyli przez prawie cały okres wakacji, o deregulacji prawie nic nie słyszeliśmy ze strony naszych władz. Owszem, ze strony środowiska rynku nieruchomości mieliśmy pewne akcje, czyli list 10 federacji otwarty do pana premiera w sprawie następstw deregulacji. Natomiast co do postępowania samych władz, nic takiego nie słyszeliśmy. Nie było też zresztą powodu, żeby władze specjalnie akcentowały sprawy deregulacji, bo to, co się działo w tym czasie, świadczy o tym, że deregulacja ponosi tutaj klęskę. Zwrócę uwagę na dwa elementy albo dwie sytuacje, które się pojawiły. Pierwsza sprawa to jest kwestia działalności firm turystycznych, firm wysyłających naszych obywateli za granicę w celach wypoczynkowych. Przeszła niemalże fala, jakieś tsunami upadłości związanych z tymi firmami. Wiele tysięcy osób zostały pozbawione nie tylko solidnego wypoczynku, ale także poniosły określone szkody. Ja myślę, że ludzie po prostu wyjeżdżają w zaufaniu do firm turystycznych, korzystając z ich ofert, czytając to, co w tych kolorowych folderach się znajduje, a firmy turystyczne nie podlegają absolutnie żadnej weryfikacji, bo pamiętajmy, że 2 lata temu zmienione zostało w tym zakresie prawo i aby założyć taką firmę turystyczną, praktycznie nie potrzeba żadnych kwalifikacji. Czyli tam są już po deregulacji. Tak, tam już się spełnił sen pana ministra Gowina i jakoś nie słyszałem, żeby pan Gowin, który z kagankiem oświaty jeździł po całym kraju i opowiadał że to dobrotliwym podarunkiem rządu jest deregulacja, jakoś nie opowiadał, nie stanął przed kamerami, nie powiedział, że kochani, to jest niewidzialna ręka rynku, to ureguluje i następnym razem, szanowni obywatele, nie korzystajcie z tych biur, gdzie straciliście swoje pieniądze. No nie skorzystają, bo te biura upadły, czyli tutaj ta cudowna ręka rynku reguluje, po prostu biura padają. Tak, i następnym razem już z tych biur nie będą korzystać. No i druga sytuacja, która ostatnio się pojawiła, już troszeczkę bliższa rynkowi nieruchomości, to jest sytuacja firmy Amber Gold. No i mamy do czynienia również z wieloma osobami, które potraciły czasami oszczędności swojego życia. No to potraciły, to może za dużo powiedziane, bo ciągle jest nadzieja, że przynajmniej część tych środków otrzymają. No i znowu nie słyszymy jakoś, żeby pojawił się pan minister sprawiedliwości i powiedział, ależ kochani, to jest niewidzialna ręka rynku, mogliście korzystać z usług bankowych, korzystaliście z usług parabankowych, wobec tego następnym razem, jak już uzbieracie swoje oszczędności przez cały okres życia, następnym razem te 300, 400, 100 tysięcy, 10 tysięcy już do tej firmy nie złożycie, ta firma okazało się, że rynek ją zweryfikował. Jakoś nie słyszymy tych argumentów. W ogóle problem deregulacji jakby w tym momencie zniknął, bo proszę Państwa, teoretyczne rozważania właśnie o niewidzialnej ręce rynku z rzeczywistością, kłócą się. Zostawmy ten temat. Co z nieruchomościami? Rynek nieruchomości ma kłopoty, poważne kłopoty. My o tych kłopotach, pracujący na tym rynku, wcześniej już mówiliśmy, wskazywaliśmy władzom, że zbliża się coś, co można powoli nazywać krachem na rynku nieruchomości. Oczywiście reakcji władz w tym zakresie trudno się było doczekać. Pamiętajmy, że przez okres ostatnich 2 lat Ministerstwo Transportu
portu, budownictwa i gospodarki morskiej nie potrafiło powołać składu Państwowej Rady Nieruchomości, która jest według ustawy o gospodarce nieruchomościami czymś w rodzaju takiego czujnika ostrzegawczego o sytuacjach niebezpiecznych na rynku nieruchomości. Minister Nowak nie pozwolił sobie do tej pory na powołanie tego składu, co jest zadziwiające, bo być może osoby powołane do, osoby kompetentne powołane do tej rady mogłyby uprzedzać o pewnych niebezpiecznych sytuacjach. A jakie mamy sytuacje niebezpieczne? No, widzimy w tej chwili drastyczny wzrost ilości osób, które spłacają kredyty, częstokroć dużo większej wartości niż nieruchomości nabyte za te kredyty, prawda? Ta sytuacja dotyczy w tej chwili, oblicza się w granicach 400 tysięcy ludzi. 400 tysięcy ludzi spłaca kredyty, często po paru latach, które są dużo większe niż aktualna wartość niż wartość tej nieruchomości, którą zakupili. Innymi słowy, gdyby nie daj Boże jakaś sytuacja życiowa zmusiła ich do sprzedaży tej nieruchomości, to okazałoby się, że nie są w stanie spłacić kwoty kredytu po wielu latach spłacania. Rząd nawet nie zająknął się, ja już nie mówię o panu ministrze Nowaku, który w ogóle jakoś dziwnie milczy i czasami tylko widzimy, jak przebiega z jednej strony autostrady na drugą stronę autostrady w telewizorze. Rząd dziwnie milczy na ten temat. Uważa, i to jest znowu, że tę sprawę powinna załatwić niewidzialna ręka rynku. Która to niewidzialna ręka rynku niestety tego nie załatwi. Bo jeżeli mamy sytuację, że pan Iksiński czy Igrekowski zaciąga jakiś kredyt, prawda, i ponosi jakieś negatywne następstwa swojej decyzji, to ta sytuacja, można powiedzieć, dotyczy tylko tego pana Igrekowskiego czy też Iksińskiego. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że kilkaset tysięcy panów Iksińskich, czy państwa Iksińskich i państwa Igrekowskich zaciąga taki kredyt i znajduje się w identycznej sytuacji, to mamy do czynienia tutaj nie tyle z nieodpowiedzialną decyzją tego pana Igrekowskiego, tylko z błędem systemowym. I twierdzę, że w konstrukcji udzielania kredytów i finansowania nieruchomości przez banki tkwi pewien błąd systemowy. Nie wiem, czy to jest pewien wirus, który przypadkowo z niedoskonałości tam się znalazł, czy też jest to celowa regulacja, która ma na celu po prostu uczynienie z tych kilkuset tysięcy ludzi swoistych niewolników systemu bankowego. Zbyszku, ja patrzę na to z takim niepokojem właśnie, że wielka szczęśliwość, tak jest stawiane w mediach, wielka szczęśliwość tych młodych ludzi zaczynających pracę ma ich spotkać, jak kupią mieszkanie, zadłużą się na 30 lat. To nie jest chyba dobry sposób na rozpoczynanie w ogóle kariery, przywiązanie się do tej jednej nieruchomości i to, co przed chwilą mówiłeś o tych sytuacjach, kiedy okazuje się, że spłaca kredyt, a wartość nieruchomości jest mniejsza. Czy jest to dobry pomysł dla młodych osób, aby natychmiast po rozpoczęciu kariery zawodowej brali kredyt i zadłużali się na te kilkadziesiąt lat? Ja zarządzam budynkami prywatnymi i tam właśnie widzę jakiś pomysł. Mogą wynająć w takich budynkach tańsze, o wiele tańsze mieszkanie. Natomiast jak dojrzeją i zobaczą, że mogą już wziąć kredyt, to znaczy zgromadzą jakieś 20-30% udziału w tej nieruchomości i dopiero wtedy myśleć o kredycie, o zadłużaniu się. Czy to jest to bardziej właściwe? Zgodziłbym się. Po części tak.
Z czego wynika ten pęd do zaciągania kredytów i kupowania nieruchomości mieszkaniowych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych? To wynika z kilku kwestii. Po pierwsze, to wynika z regulacji prawnej. Proszę zauważyć, że państwo zafundowało dzięki populistycznej polityce wielu rządów, bo tu nie można powiedzieć, że to jest polityka ostatniego rządu tylko, chociaż niewątpliwie ostatni odpowiada za ostatnie 6 lat zupełnego odwrócenia się od tych problemów. Ale to jest także polityka poprzednich rządów, która co spowodowała? Otóż spowodowała poprzez uchwalenie ustawy o ochronie lokatorów, a także tolerowanie tej ustawy przez kolejne lata, spowodowała, że model zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, który jest naturalny dla społeczeństw zachodnich, chcesz mieszkać, to sobie wynajmij mieszkanie, w Polsce został przekształcony w następujący model. Chcesz mieszkanie, to sobie kup. Najciekawsze, że ten model, który jest proponowany w Polsce, jest proponowany w kraju, który jest na ostatnim miejscu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. W jednym z najbiedniejszych krajów Unii proponuje się zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych poprzez kupowanie tych mieszkań. Gdy w istocie powinno się proponować wynajmowanie, bo to jest naturalne dla społeczeństw na dorobku, wynajmowanie mieszkań. Na dorobku, dla młodych ludzi na dorobku. Dla młodych ludzi na dorobku podstawowym sposobem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych powinien być najem. Niestety szkodliwa, absolutnie szkodliwa ustawa o ochronie lokatorów spowodowała, że ten model został zaniechany. Dlaczego ona jest szkodliwa? Albowiem właściciele mieszkań, krótko mówiąc, właściciele budynków, w których oddawane są te mieszkania w najem, nie mogą być całkowicie pewni, że ktoś, kto nie wywiązuje się z zobowiązań, będzie można się z taką osobą w sposób cywilizowany rozstać. Ustawa o ochronie lokatorów w istocie nie chroni lokatorów, czyli tych uczciwych, porządnych lokatorów, którzy płacą, wywiązują się ze swoich zobowiązań, ale poprzez takie szerokie spektrum ochrony chroni w istocie tych, którzy wykorzystują tę ustawę w sposób ewidentny, w konsekwencji powodując, że model zaspokajania potrzeb mieszkaniowych poprzez najem w Polsce praktycznie nie funkcjonuje. Tu wkroczyłeś na bardzo przeze mnie obserwowane podwórko. Ja po prostu zarządzam nieruchomościami od 20 lat. Właśnie za 2 tygodnie będę miał rocznicę 20-lecia. Okazuje się, że powiem ci, że chyba na początku było jakoś łatwiej. Było to zrozumienie. Nie płacisz, trafisz na ulicę. Przestałeś płacić. Jest postępowanie sądowe, komornik się zajmuje i usuwa cię. Czy wiesz w Łodzi, jaki jest czas na usunięcie lokatora? No, ciekawy jestem tej informacji. 26 lat. To już jest abstrakcja. No, zgubiono ideę, jeżeli nie płaci, bo no, takie jest orzecznictwo. Jeżeli ktoś nie płaci, sąd się zajmuje, sprawdza jego możliwości płacenia, jest wydawany wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Prawomocne, później to jest orzeczenie i trafia to do Urzędu Miasta o zrealizowanie, a miasto realizuje to w takim tempie, że za 26 lat to zrealizuje. Jak to wpływa nie tylko na tą rodzinę, jak wpływa na sąsiadów i co to powoduje? A no powoduje to, że te budynki nie wytrzymają. Ewentualnie znajdują się, co jest dla mnie no bardzo złe też, bardzo tragiczne, znajdują się osoby, tak jak w Poznaniu teraz, na to też zwróciłeś uwagę, nazwali się czyścicielami i traktują osoby biedne, ubogie w sposób okrutny. Nie może być tak to robione. Osoby biedne no, muszą opuścić budynek, gdzie się nie wywiązują, trafić w o wiele mniejsze metraże, ale nie w taki sposób, przez odcięcie wody, przez szykany, przez bójki wręcz nawet. Tutaj
prokurator chyba się więcej powinien zająć takimi czyścicielami, bo to nie jest zarządca, to nie jest licencjonowany zarządca i jesteśmy już z powrotem przy deregulacji. Na to licencjonowany zarządca by sobie nie pozwolił, bo postępując w ten sposób mógłby stracić licencję, a tutaj Ministerstwo Sprawiedliwości ingeruje w sposób brutalny w gospodarkę mieszkaniową i mówi, że teraz każdy będzie mógł zarządzać. Patologiczna ustawa, bo można powiedzieć, że ustawa o ochronie lokatorów jest ustawą patologiczną, rodzi patologię. Zarówno jeśli chodzi o osoby wykorzystujące, o najemców wykorzystujących tę ustawę, te przepisy, jak również przez właścicieli nieruchomości, w których są te mieszkania, dla których ta ustawa tak na dobrą sprawę nie stwarza żadnej ochrony dla ochrony, w tym sensie, że w momencie, kiedy decydują się na podjęcie walki z lokatorami, to z reguły mając sytuację finansową lepszą, będąc lepiej zorganizowanym, tutaj ten lokator jest często na przegranej pozycji z racji tej, że na tego rodzaju działania wymiar sprawiedliwości dość reaguje, powiedziałbym, z pewną bezwładnością. Może nie tyle, że nie reaguje w ogóle, ale następuje to z pewną bezwładnością i muszą być stosowane pewne procedury. Natomiast z reguły ci nieetyczni właściciele nie stosują procedur, tylko stawiają tychże lokatorów przed faktami dokonanymi, prawda? Czyli odcinają wodę, odcinają prąd. Natomiast w celu reakcji na takie postępowanie muszą być stosowane procedury, prawda? No i procedury w zderzeniu z takimi faktami dokonanymi niestety przegrywają, bo cóż z tego, że po jakimś czasie, po roku, dwóch, po trzech, w jakimś procesie zostanie wykazana racja takiego lokatora, kiedy... Jak on w międzyczasie przeżywa gehennę. Myślę, że tutaj rozczulaniem się trochę nad lokatorami zakończymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.